Witajcie, witajcie. Odcinek numer 18. I dzisiaj czeka nas ciężki kawałek gry do przejścia. Także do dzieła. Co będziemy robić? Przede wszystkim z bossem będziemy walczyć. Ciężkim bossem. Będziemy też mieć NPC-ta upierdliwego, który będzie srał heksami w nas. Będziemy mieć kilku srebrnych rycerzy, patyczaki i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego będzie. Także tylko od bossa właściwie i od reszty tych wszystkich potworosów będzie zależało, jak długi będzie odcinek. Weźmy sobie, wbijmy ten jeden level. Bo po co ma się zmarnować? Dalej idziemy w Żeromskiego. Farewell, tak, tak. Tu mamy chyba wszystko zrobione. Tak, jeszcze miecz mamy plus 7. Łuk mamy plus 6. Łapę ogniową mamy 4, ale chyba jesteśmy w stanie ją ulepszyć. I 4 i mamy 4, jest potrzebne 6. Okej. Okay. Hello, ta śpi znowu. Idziemy. Idziemy. Wybieramy się dzisiaj. Nie. Wybieramy się tutaj. Dobra, pamiętacie, tam poszliśmy na dół sobie to jedno ognisko jeszcze znaleźć, gdzie nas napadł NPC, a my wracamy na głębokie wody i wejdziemy do pomieszczenia, w którym są same patyczaki i kupy. Serio, tu wszędzie jest kupa i patyczaki. Zobaczmy, zobaczmy, co tu się... Tam jest jeden patyczak. Tu jest następny, ale czy ja chcę w niego strzelać? Chyba nie chcę. A, bo on jest... wy tak już chcecie od razu. A, to ja nie dostałem zaproszenia, przepraszam, przepraszam. Już, jakbym wiedział, to bym się lepiej przygotował. Kupa, nawet w ilości 3. Tu jest jakaś... Nie spać, zwiedzać! Czy ty chcesz się bić? Chcesz. Fantastycznie. No, kombosik. Szacuneczek. Wow, 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 wow. Jezus. Ale włosy mają bajeczne, nie? No dlatego właśnie L'Oreal Dolina się tutaj nazywa. Wszystkie mają piękne włosy. Będziesz żygać? Będziesz. Właśnie. Wszystko fajnie, tylko gdybyś, kochanie, nie żygała. Green Blossom. Kupa w ilości 3. I to chyba wszystkie kupy, które się znajdują w tej lokacji. Tu jest za to ważny przedmiot. Popioły przykryte kupą. Nasza baba z Radomia się ucieszy. Damy jej oczywiście przykryte kupą, nie będziemy tego czyścić. A tu... powinien siedzieć... Onion bro. Ale nie siedzi. Ja mówię, te questy są... Questy są tak zawiłe, tak łatwo je spieprzyć, tak łatwo coś przeoczyć. Niby uratowaliśmy go z tej studni, on powinien się tu już pojawić, ale nie ma go. I co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Weźmy się zupę stusowej, napijmy za to. Następna lokacja... ma starych znajomych z Dark Souls 1. Mianowicie srebrnych rycerzy. U góry jest jeszcze dupek z dużym łukiem, więc my
sobie przebiegniemy tutaj. On jest tam u góry. Fajne jest w ogóle to miejsce. Obrazy i tak dalej, i tak dalej. Jak Dark Souls 1. Tak. Tu jest kolo. I my jego chcemy tak, żeby on nas zauważył. Juhu! I chcemy zwalczyć z nim tutaj. Bo tam już się zaczyna strzelanie. Oj, ty mocny jesteś. O, jeszcze masz niezły power armor też. Ale już spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Śpi, słodki książę. Tam idziemy dalej, ale to za chwileczkę. Skręcimy sobie tu. Weźmiemy łuk. I spróbujemy skajtować tego. Tafika. Chodź. Będziemy się bić na dole. Tu, za mną. Za mną, proszę. Proszę, za mną. Tędy. Tu. To, o. Zleciałeś ze schodów, naprawdę. Co za gapa. Tu będziemy się bić. Co ty masz? Miecz. Jak szybki jesteś w obracaniu się? Niezbyt szybki jesteś. Tyle ci powiem. O, dwa duże. Słuchajcie, te posągi, jak się zbiją, to Frostbite. Frostbite dość szybko nakłada na nas, więc trzeba uważać. Dobra, teraz sobie podlećmy do gnoja, który myśli, że jest cwaniaczkiem z Bronxu, bo ma łuk. O, myślałem, że mu znało, że... Słuchajcie, ich jest lepiej od strony tarczy atakować, wiecie, nie od strony miecza, tylko brać ich z prawej strony. I znowu dwa duże. Ciekawe. Obejdziemy sobie tędy. To krzesełko da się zniszczyć? Trzy skrzynie. Wszystkie prawdziwe. Legitne. Leoring, który zwiększa pose, jeżeli dobrze myślę, zwiększa zrównowagę. Gdzie on jest? Straighten Frost Weapon Counter Attack. A nie, Counter Attack. Ok. Tu mamy też również ciekawą rzecz. Młot Smough, czyli młot bossa z pierwszych Dark Soulsów. Popatrzcie się na to. 45 sił, ale nieważne. Załóżmy. What? Nie dość, że pokryte w złotku. Woohoo! Wow. O, w dwóch rękach mogę go nosić. Jej, a ciężki. Wyglądamy niesamowicie z nim. I w ostatnim jest chyba Blessing, jeżeli dobrze pamiętam. Divine Blessing, tak. By the way, Divine Blessing krukom warto dać. Chyba Twinkling wypada, jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay, to mamy z głowy 10 estusów. Nieźle, bardzo dobrze. Czasowo też stoimy całkiem przyzwoicie. Tu zostaniemy napadnięci przez NPC-ta. I kolo nie jest prosty. Kolo sra heksami dość mocno. W dodatku ma pazury na łapach. A tu jeszcze są pieski. I chciałbym te pieski zanim... To nie jest koniec piesków. Aha, jeszcze tu jest. Czemu ten kolo jeszcze nas nie zaatakował? Ciekawe.
Ciekawe, ciekawe. Duże ilości psów na raz. Okej. Dżemik z krwi. Zawsze na propsie. Drugi dżemik z krwi. Tu jest... jeszcze dwóch kasterów. O, i piesek. O tobie zapomniałem nawet. Piesek, popatrz, popatrz co się dzieje. Jakbyś zginął teraz... Nie, nie będziesz ginął teraz. Proszę. Słuchaj, cię zabiję tylko dlatego, że jesteś upierdliwy. Idę w innym kierunku, ale... ale dla ciebie zrobię wyjątek. Duży kamyk. Tu wszystko mamy. Tu jest wszystko, tu jest wszystko, tu jest wszystko. Windą na górę. Odblokujemy sobie skrócik. A skrócik jest tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie tę bramkę, czy nie. Tam mamy ognisko u góry. Możemy sobie klapnąć. O, hej. Czy możemy tą walkę przełożyć na jakiś późniejszy termin? Bo ja teraz jestem trochę zajęty. Dzięki. Nara. Stoisz tu jeszcze? Ty jesteś w kamieniu dalej. Okej. I wracamy. I teraz już, moi drodzy, idziemy w stronę bossa. W stronę bossa. My go trochę szukamy, bo weźmiemy sobie... pomocników. Ten leci za nami. Adios. Ja sobie tą windę na górę. Co ja robię? Tędy. Gdyby coś się stało. Piesek, ty tutaj chcesz ze mną, tak? Tu nie ma nic chyba, z tego co pamiętam. Tu też chyba nie ma nic. To idziemy dalej. Słuchajcie, tu możemy wejść, ale jest pełno tych duszków. Zresztą już widać. Wejdziemy sobie inną ścieżyną. Trochę damage'u weźmiemy, ale nie szkodzi. Duży kamyk. I idziemy. O, już 28 tysięcy dusz mamy. Witajcie, witajcie. Nie spodziewaliście się nieco tutaj tak szybko u góry. Ja wiem. Wow, jakie niezłe pudło. Czekaj, teraz. O. Widzę cię. Czy musimy tam iść? Nie musimy. To jest właśnie najlepsze w tym przejściu tutaj, bo tam nic nie ma. Ale tu jest dusza. Teraz tak. Tu chcielibyśmy sobie tą panią kajtnąć, jakby się dał. Chodź, chodź. Chodź. Chciałbym się z tobą zmierzyć w tym konkretnym miejscu. Fajna masz tą kosę. Fajna, fajna jest. Podoba mi się. Szacuneczek. Tylko ja mam w słońce trochę dużo staminy, wiesz?
No. Ej, heksy, heksy. Wiesz co, z tobą już chciałbym się tutaj. Nie na schodach. Fajna ta strzała była, co? Nie spodziewałaś się tego. Poza tym ja mam wrażenie, że to jest on, ja nazywam je, więc... Sorry. Jak tylko puszczę tarczę, ona zaatakuje. Duże ilości many naraz. Duży Titan. I teraz słuchajcie, tu jest impreza. Londor Paleshade. Można wezwać. Okej. Okay. Blackhand Gotthard. Można wezwać, to też jest AI. I Anri of Astora. Można wezwać. Czyli pójdziemy do tego barana w 4 osoby. Czy jest mi głupio z tego powodu? Absolutnie nie. Gość jest gnojem i jeszcze sobie robi klony, więc nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Tu sobie tylko uruchomimy skrót. Pamiętacie, mówiłem wczoraj o tym skrócie tutaj. O. I... Open. A już wiem, dlaczego tyle dusz mam. Bo ja chodzę cały czas w pierścieniu, który daje mi kasę. I chodzę w tarczy, która daje mi kasę. A nie potrzebujemy tego. Weźmy sobie na ogień na niego. Pierścień mam na ogień? Nie mam. Estus. Weźmy sobie na ogień, bo on też ma ognisty miecz. No i tak, jedziemy z koksem. Anri. Gotthard. Tu jest Paleshade, który miał nas zaatakować, więc pewnie to jest związane z... A nie, nie mogę, patrzcie się, jak już mam tego, to już mam tego, tak? Czyli mogę tylko dwóch. No nieważne, pójdziemy w trójkę. Nie ma problemu. Czyli Paleshade jest związany z czerwonymi. Jak do czerwonych przystąpimy, to chyba ten... Tamten NPC. No cześć, stary. Długo się nie widzieliśmy. Wow, prosto we mnie, nieźle. Jezu, jakąś kotarę się pakowałem. Jeszcze sięgnął. Anri, ty się tam podlecz. Dobra. No teraz wybuchnie, chodź. Dużo nie wziął, ale... Ale za to my mu zabraliśmy. I on teraz się będzie klonował, gnojek. O właśnie, to już zaczyna robić. I cień jest trochę ważniejszy niż... Jeszcze znika dodatku. Dobra, można się na nim skupić teraz znowu. On będzie go zaraz znowu klonował, więc... Mam wrażenie, że on w tej takiej drugiej
turze, tej, której jesteśmy teraz, już nie jest tak agresywny, jak jest w pierwszej. I znowu koleś, ale już nie zdążysz teraz, misiu. I proszę, Pontiff Sullivan leży. Dzięki za pomoc. Szacunek, szacunek. Mamy duszę. Mamy ognisko. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Zaraz przed wejściem... Aha, nie siadłem w ogóle przy ognisku. No. Chociaż nie chcę siąść. Nie chcę siąść, bo się zrespawnują tutaj te małpy. Tu jak się spadnie na dół, jest pierścień, który boostuje czary. Nie czary, tylko przepraszam, cuda. Podoba mi się, jak dużo bierze ten łuk. Pod warunkiem, że się nie zasłaniają tarcz. No zrób ten czar jeszcze raz. Ja pier... No. Bye. O, jest pod nami. Tylko patrzę, czy tamta dwójka poszła. Chyba poszła. No, podnieś. Ring of Sun's Firstborn. Tak jak mówię, boostuje... boostuje cuda. O, tu jest jeszcze, zapomnieliśmy coś. Proszę bardzo, warto było się wrócić. Ember. Ember się przydaje. 54 tysiące, wróćmy się do domku i wydajmy je. I ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, to spróbujemy zrobić jeden myk. Niebezpieczny myk. Okej. Okay. Dobra, ty wiesz, co ja chcę. Chcę Żeromskiego. Farewell, Ashen One. Chcemy też babie z Radomia dać. Pokryte kubką aszy. Fajna asz z kubką. Nie pamiętam, co daje. Te prochy, co dają jej. Rzućmy może szybko okiem, może się ten... Zbroja jest po zabiciu. Kolesi między innymi mamy, też mamy, to doszło, chyba nowe embery 3, nie wiem, czy było do leczenia toksyn wcześniej, teraz jest, na pewno to kupimy, później się w to, a w sumie mamy teraz kasę, czy mamy, proszę, nie musimy się martwić. Okej, okay, wracamy. I opowiem wam, co będziemy robić, jak się już pojawimy tam na miejscu. No dobra. Normalnie miałem to zostawić na następny odcinek, albo nawet na osobny, bo wiem, że trochę poginę. A wiem dlatego, że tam dalej jest olbrzymia, olbrzymia lokacja, ale w jednym z kościołów jest piwnica zalana wodą i w tej piwnicy mieszkają dwa takie krokodyle, które nas zaatakowały na moście, kiedy wchodziliśmy do tej lokacji, pamiętacie? Więc tam są dwa i trzeba walczyć z dwoma. Na szczęście rolka jest normalna, nie ma ciężkiej rolki w tej wodzie. Nagrodą jest, oprócz przymierza, które też tam jest, jest pierścień, który nieźle boostuje życie, staminę i udźwig. Więc to chciałbym dostać, skoro mam czas, to spróbujemy poginąć parę razy. Tu wszystko, słuchajcie,
tu wrócimy, nie przejmujcie się tym. Najlepiej zasłońcie oczy, bo tutaj te giganty zaczną wstawać, zaczną czarami w nas pruć. Tu jest dwóch takich kolesi dziwnych, którzy też próbują nas zaciukać. O, na przykład ten pan, o nim mówię. Nic na razie tym nie przejmujcie. To wszystko w swoim czasie. I łup. I zanim wyjdziemy, czekajcie. Chociaż nie, mogę sobie już zejść zanim to zrobię. Teraz będzie, teraz. Podejście numer jeden. Ja czuję, że to będzie z paręnaście podejść. Trik jest taki, żeby się udało... Aha, ja sobie wypiłem, tak? Nie chcąc. O, jeszcze mam pochodnie. Żeby tego zwabić i stać przy tej ścianie, żeby tamten się zaciął na tamtej ścianie. Plus jest taki, że jak zabijemy jednego i zginiemy, to już jest tylko jeden wtedy. Wow! Ale to gnojek jest. Jesteś straszny świniak. O nie, o nie, nie. Z dwoma na pewno nie będziemy walczyć. Ajajajajaj. Ale jednego już prawie mieliśmy. Niestety nie udało się. Gdyby ten drugi nie przyszedł, to... To nie jest jakieś ciężkie. Tylko, no, trzeba jednego mieć. Dobra, przewińmy sobie do drabinki. Tam było blisko z tymi dwoma kolesiami, zwłaszcza z tym jednym. Jedną zmianę, jaką sobie zrobimy, to weźmiemy tarczę, która ma większą odporność na lightning. Chociaż z drugiej strony... Tak. Lightning. Krokodylku, dyli. Dyli, krokodyli. Jest menda, no. Dobra, jeden. Udało się, że tamten się tutaj nie przypierdzielił. Już jesteś, tak? Ale czajuchaj, spatrzcie go. Ajajajajajajajaj. Nie zdążyłem się wyleczyć, zrobić rolki. Wow! Ten jest wściekły po prostu. Wow, i mnie ciach. W
Słuchajcie, ten krokodyl mimo podniesionej mojej tarczy, te jego takie obroty szybkie, które on robi, zabierają strasznie dużo życia. Ciężko jest w ogóle wyczuć jego ruchy. Poza tym kamera też nie pomaga. No dobra, ale zróbmy sobie przewijanie do drabinki. Okej. Teraz może się uda. Jak już mamy jednego tylko. Lepiej mi się chyba walczyło z nim tutaj w tym... Tu w tym przejściu. Jeszcze sobie zdejmę tą głupią, która mi tylko przeszkadza. Kici, kici. Taś, taś. O, jeszcze loka zgubiłem na nim. Wow! 3/4 życia. Gość mi nie pozwoli wstać nawet. Zostaw mnie. Kościele, mam tarczę. Ty jakieś... Szanuj coś tutaj. No, gnoju. Ring of Favor. Uii. Załóżmy go sobie od razu. Zasłużyliśmy na niego. Myślę, że zamiast tego będziemy mieć nosić tutaj Ring of Favor. HP, stamina i maximum equip load. Teraz mamy 65. Możemy nawet jakieś cięższe rzeczy nosić, ale my nie potrzebujemy. Mamy wszystko to, co chcemy mieć na sobie. Mamy i dobry kapelusz, i mamy łuk. Super. Super. A, zastanawialiśmy się tym drugim łukiem, tym cięższym, ale... Pomyślimy jeszcze, pomyślimy. Deep Gem. Tu jest chyba gdzieś drugi Deep Gem. Jest. Human Dregs. Human Dregs to jest chyba, jeżeli się nie mylę, do tego przymierza, które tutaj jest. Co to jest to w ogóle? Reduces Frostbite, aha. Ale gdzie jest to, co podnieśliśmy? To, Human Dregs. Proves an Aldrich Faithful has met their duty. Tak. Podpalmy ognisko i przystąpmy do tego przymierza. Dla achievementu. Świetnie jest, nie? Co to mu z oczek wystaje? Wow. Śliczny jesteś. Dobra. Achievement? Mhm. Teraz zauważyłem, że nie mamy emberka. Walczyliśmy bez emberka z nimi. Mielibyśmy więcej życia. No ale to nieważne. Jaki mamy czas? 37. Wiecie co? Będzie krótszy odcinek. Chociaż nie. Chociaż nie. Jeszcze jedną rzecz mogę zrobić. Pamiętacie tych dwóch, którzy próbowali mnie tu ukatrupić, jak tu biegłem? To zajmijmy się nimi. Poza tym nie pamiętam, ile śmierci mam. Chyba 12 z tymi dwoma. Tak mi się wydaje, że 12. Całkiem nieźle. 12 śmierci. Mogło być gorzej. Dajesz. Raz, że zabiliśmy tego. Dwa, o tutaj ktoś chce pomóc, fajnie. Dwa, że
dostaliśmy pierścień, to mamy ognisko. Dobre ognisko, w dobrym miejscu. Gdzie są ci koleś? Ten jest tu. Juhu! Chodź, książę. Coś ty sobie na fioletowo tutaj pomalował. Kto ci pozwoli? Kto ci pozwolił na fioletowo? Oj, serio? Leż. Nie wstawaj. Nic z ciebie nie wypadło. Drank Twin Spears. To jest dalszy. Ten miał te młotki, które kiedyś obok tych dwóch gigantów w kaplicy, pamiętacie? To jest też do tego setu. Ale tu już nie idziemy, moi drodzy. Wiem, że będziecie grzeć, tak, idź dalej, dalej, dawaj, jeszcze jest czas. Ale nie, tu jest za dużo rzeczy do robienia. Także zejdźmy sobie na dół z powrotem, wróćmy się do domku. Chyba możemy wbić jeden level, jak sobie kilka dusz zjemy. I chyba tyle, nic nie podnieśliśmy więcej, co moglibyśmy wykorzystać. Okej. Okay. Ile? 41. Wow, 10 tysięcy to... 10 tysięcy to może nie. Chociaż... Ile za tą duszę? Haha, dawaj malutka. Jednego żeromskiego poproszę na wynos. Boom. Tu więcej nic, ale Lucek ma nową duszę od bossa, którego zabiliśmy, i zobaczmy, jakie przedmioty ma. Nie. O, tu jest. Great Sword of Judgment. 17 siły, 15 dexterity, 12 inteligencji. 107,34 fizycznych, 72,29 magicznych obrażeń. To jest Greatsword, czyli taki jak nasz Claymorek. Stance of Judgment. Strzela czarną magią. No ciekawe, a co jeszcze masz? Nie, o, tu jest. Ultra Greatsword, czyli miecz wielkości samochodu osobowego. 22 siły, 10 dexterity. No tak jak mówię, no te bronie z tych bossów... Lucian, cicho sieć. Te bronie od tych bossów... Trochę takie sobie. Jak widzicie, mój ten Claymore, którego w drugim chyba odcinku dostaliśmy, całkiem nieźle się spisuje. Dobrze, moi drodzy. Jutro zwiedzimy sobie całą tą lokację, którą widzieliście. A tymczasem, Borem Lasem, żegnamy się i do jutra.